Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego drugiego modułu kursu: potrzeby i problemy osób chorych i niesamodzielnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie. Zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Przez termin zdrowie rozumie się stan pełnej sprawności fizycznej, psychicznej i społecznej, w węższym znaczeniu, nieobecność choroby lub kalectwa. Z fizjologicznego punktu widzenia zdrowie to zdolność organizmu do odpowiedniego przystosowania się do warunków środowiska. Przez pojęcie choroba rozumie się reakcję organizmu na działanie czynnika zewnętrznego, który przekracza zdolności obronne organizmu. Choroba źle oddziałuje na psychikę człowieka. Dana osoba nie może realizować swoich potrzeb, aspiracji oraz przystosować się do zmiany środowiska. Ogólna klasyfikacja chorób dzieli je na somatyczne i psychiczne. Choroby somatyczne to choroby ciała, od najlżejszych dolegliwości, takich jak katar, po nagłe i ciężkie, np. zawał mięśnia sercowego, aż po przewlekłe, np. cukrzyca, nowotwór. Choroby psychiczne to choroby, gdzie podstawowy problem stanowi zaburzone myślenie, przeżywanie czy zachowanie. Stan zapalny to reakcja organizmu na infekcję. Stan zapalny służy szybkiemu usunięciu czynnika szkodliwego i naprawie szkód przez niego wyrządzonych. Objawy stanu zapalnego dzielimy na objawy miejscowe i objawy uogólnione, rzutujące na cały organizm, np. gorączka albo łamanie w kościach, towarzyszące grypie. Podwyższony poziom OB oraz CRP świadczy o chorobie, która przebiega w naszym organizmie i która pobudza układ odpornościowy do obrony. Najczęściej chorobą tą jest infekcja bakteryjna lub wirusowa. Zdarza się jednak, że dzięki tak prostemu i podstawowemu badaniu wykrywane są poważne choroby, np. nowotwory. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.